Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Na wstępie będę powoływał się na źródła i krótko zajawiał, co w dzisiejszym materiale będzie poruszane. Pierwsze dwa źródła to TVP Info. Wyciekły sensacyjne informacje. Izraelski wywiad wiedział o planach Hamasu. Chodzi tu oczywiście o plany ataku Hamasu na Izrael, które stały się pretekstem do ataku na Palestynę, konkretnie na strefę Gazy, ludobójstwa, których się tam Izrael dopuszcza, a także zrównania z ziemią tej strefy Gazy i doprowadzenie do sytuacji, że ci Palestyńczycy ze strefy Gazy to już nie bardzo mają się gdzie podziać, bo ta strefa Gazy jest zrównana z ziemią. Drugie źródło, które de facto potwierdza te same informacje, to PAP, czyli Polska Agencja Prasowa, Le Figaro. Izraelski wywiad wiedział, że Hamas szykuje operację porwania zakładników. Co wynika z tych informacji? O ile one są prawdziwe, a na logikę wydaje się, że prawdziwe być mogą. No, izraelski wywiad, czyli Mossad, wiedział, co szykuje Hamas. I mimo wszystko Hamas to zrobił. Drodzy Państwo, Mossad to jest najskuteczniejsza służba na świecie, wiedziała o planach Hamasu i ich nie powstrzymała. No, logiczny wniosek może być tylko jeden. Izrael nie chciał powstrzymać planów Hamasu. A stąd logiczny wniosek, że Izrael chciał, żeby stało się to, co się stało. No, to by potwierdzało bardzo ciekawe przypuszczenia, które pojawiły się już na samym początku tej sytuacji, najpierw z Hamasem, z Palestyną, potem z Izraelem, że sprawa była od samego początku grubymi nićmi szyta. Przypominajcie sobie może Państwo, od samego początku pokazywałem, że jest coś dziwnego, że media społecznościowe, które zgodnie ze swoim regulaminem powinny usuwać drastyczne sceny wrzucane przez hamasowców do sieci, nie dość, że ich nie usuwały, to jeszcze podbijały je. Budowały im zasięgi, przez co budowały wkurzenie opinii publicznej na to, co robi Hamas, bo to było obrzydliwe, bestialskie, no to była zbrodnia, i budowało przyzwolenie na odwet. Odwet, który wkrótce nastąpił i który, no, zdaniem bardzo wielu ludzi, w tym mnie, nosi znamiona ludobójstwa. Przypomnę, że prokurator międzynarodowej instytucji badającej zbrodnie przeciwko prawom człowieka, no, chce ująć zarówno ministra obrony narodowej Izraela, jak i premiera Netanyahu za zbrodnie przeciwko ludzkości. Przepraszam, zbrodnie na cywilach, na Palestyńczykach, bodajże właśnie ludobójstwo. Ciekawe. Czyli co? Skoro Mossad wiedział, Mossad nic z tym nie zrobił, mimo wszystko się to zdarzyło, to może Izrael tego chciał? Żeby się zdarzyło to, co się zdarzyło? A po co Izrael mógł tego chcieć? No może właśnie po to, żeby mieć pretekst do tego, co się zdarzyło, czyli do spacyfikowania strefy Gazy, do wymordowania dziesiątek tysięcy ludzi, w tym wielu dzieci, do zrównania z ziemią strefy Gazy, sprawienia, że tam się nie da mieszkać, być może usunięcia tych Palestyńczyków, którzy tam mieszkają, no bo gdzie będą mieszkać? Na pustyni? I co? Zagarnięcia terytorium? Nie wiem, drodzy Państwo, ale jest to niestety logiczne. Ale co gorsza, Izrael się nie zatrzymuje. I tutaj dochodzimy sobie do kolejnych źródeł. Portal Rzeczpospolita, kolejna wojna na Bliskim Wschodzie, drugi front Izraela, jedynie kwestią czasu. To jak widzicie, pan premier Netanyahu, który zdaniem międzynarodowego prokuratora jest zbrodniarzem wojennym, no, kolejną wojnę chce rozpętać, rzeczywiście będzie pierdzielił, że się broni. Kolejne źródło to jest portal Do Rzeczy. Ten ruch może włączyć w wojnę Iran. Generał ostrzega Izrael, czyli już wiemy, że nie dość, że Izrael może rozpętać tam kolejną wojnę, to jeszcze może być to wojna z Iranem, krajem licznym, bogatym, potężnym, mającym duże uzbrojenie. I jak ostatnio pokazał rakiety zdolne do ominięcia izraelskiej obrony przeciwrakietowej, tzw. żelaznej kopuły, który prawdopodobnie ma już broń atomową, ale przede wszystkim ma wielkich sojuszników. Rosję i Chiny. Lecimy dalej, zaraz powiemy sobie konkluzję. Drodzy Państwo, Interia, żelazna kopuła nie wytrzyma, znak zapytania, nawet 3000 rakiet dziennie. No, drodzy Państwo, to już tak a propos wytrzymałości żelaznej kopuły. Dalej to a propos tego, jak bardzo jak to było, najbardziej etyczna armia świata postępuje z ludźmi. TVN24. Izraelska armia użyła Palestyńczyka jako żywej tarczy. Są na to zdjęcia, nawet filmy. Przywiązali biednego człowieka jeszcze żywego do maski pojazdu, żeby robił za żywą tarczę. No, drodzy Państwo, nie pamiętam, czy naziści tak robili. Czy nawet oni się do tego nie posuwali. Kolejny, drodzy Państwo, artykuł to jest rmf24.pl, Associated Press. 1000 bojowników chcą włączyć się do wojny Hezbollahu z Izraelem. To znowu po to, żeby pokazać Państwu, jak ewentualna kolejna wojna, którą rozpęta Izrael, będzie wielka, i to prowadzi do konkluzji, że ten kraj raczej sobie nie poradzi. I po to, drodzy Państwo, mówię to, co zacytowałem na początku. TVP Info. Wyciekły sensacyjne informacje. Izraelski wywiad wiedział o planach Hamasu. Bo nie trzeba być jasnowidzem, żeby z tego wszystkiego, co się dzieje, wysnuć następujące wnioski. Izrael idzie na kolejną wojnę. Wojnę w strefie Gazy już skończył. Skończył, no drodzy Państwo, w taki sposób, w jaki twierdzi się, że Putin chce skończyć konflikt zbrojny na Ukrainie, choć mi się wydaje, że Putin nie będzie aż tak daleko idącym zbrodniarzem jak Netanyahu i nie zrówna całej Ukrainy z ziemią. No tak skończyła strefa Gazy. Zrównana z ziemią, ogromny odsetek, dziesiątki tysięcy ludzi z tego małego obszaru zabitych, można śmiało chyba powiedzieć, zamordowanych, reszta bez środków normalnych do życia, do funkcjonowania, organizacje pożytku publicznego dostarczające pomoc humanitarną traktowane turbowrogo. Jakiś czas temu publikowałem vlog na podstawie doniesień o tym, że nawet rabina zatrzymali, amerykańskiego rabina, oczywiście żydowskiego pochodzenia, no bo w końcu rabina, tak, kapłana. Zresztą nie kapłana, bardziej uczonego w prawie bożym, ale mniejszą większość, odpowiednika kapłana, bym tak powiedział. No, zatrzymali go, potraktowali jak przestępcę. No, złamas próbował wjechać i pomoc humanitarną do Palestyny wywieźć, przez co no, wydłużyłby całą operację, no bo wiadomo, że im bardziej ci ludzie będą odżywieni i napojeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, ja oczywiście sarkazm tutaj całkowity robię. No i tutaj to już skończyli, tak? Tam już kamień na kamieniu ledwo zostaje, ludzie są wycieńczeni. Prawdopodobnie no, Izrael stara się zrobić, co tylko będzie mógł, żeby się tamtych ludzi z tamtego obszaru pozbyć. No ale jednocześnie Izrael szuka sobie teraz nowego wroga. Prowokuje Iran, moim zdaniem. Przypomnę, że na przykład zabili tych wojskowych na terenie placówki dyplomatycznej irańskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tam pamiętamy, co tam się działo w dalszej części. No i teraz ewidentnie Izrael szuka sobie kolejnego wroga. No i ten wróg może się okazać dla Izraela za silny. I tutaj właśnie dlatego cytowałem te artykuły, że ta żelazna kopuła może nie wytrzymać, 3000 rakiet dziennie i tak dalej. Nawet jeśli one są kiepskie, nawet jeśli one są przestarzałe, no to zużywają się antyrakiety, interceptory do ich przechwytywania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To kosztuje masę kasy. I żeby się zaraz nie okazało, że kolejny kraj będzie prowadził wojnę na nasz koszt. Już w tej chwili wojnę na nasz koszt prowadzi sobie Ukraina, żeby zaraz się nie okazało, że podobnie z Izraelem. O ile bowiem, no, drodzy Państwo, Ukraina, no, na razie nie wyszły żadne informacje, które by sugerowały, że napaść Putina na Ukrainę została sprowokowana, o tyle tutaj wychodzą informacje, które sugerują, że no Izrael co najmniej mógł powstrzymać atak Hamasu, który stał się pretekstem do pacyfikacji strefy Gazy. No i właśnie pytanie, dlaczego nie powstrzymał? Mossad, jedna z najskuteczniejszych służb na świecie, nagle stała się taka całkowicie nieudolna? A może jednak Mossad chciał? Mossad dał przyzwolenie, Mossad został na przykład poproszony o Netanyahu, przypomnę, chcą go sądzić za zbrodnie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, więc świętoszkiem to on nie jest. No, bardzo, bardzo ciekawe. Druga kwestia jest taka, że Iran jest na tyle silny, że poza pieniędzmi Izrael może potrzebować jeszcze jakiegoś innego wsparcia. Na przykład jakichś żołnierzy. I tu kolejny raz należałoby sobie przemyśleć właśnie te informacje o tym, że Izrael wiedział i nie powstrzymał. Ewentualnie dlaczego. Bo jakieś takie mam poczucie. Znowu, nie trzeba być jasnowidzem, żeby mieć takie poczucie, że jeżeli Izraelowi zacznie się palić koło tyłka, to nagle się dowiemy, że wojna Izraela to nasza wojna. Tak jak wiecie, zapisu każda jedna wojna z udziałem Stanów Zjednoczonych była naszą, czy to faktyczna, czy potencjalna. Przypominam, że nawet jak groziło, że zacznie się na Tajwanie, to natychmiast nam powiedzieli, że wojna o Tajwan to też będzie nasza wojna. Co prawda nie mamy tam kompletnie żadnych interesów i w zasadzie to jest... nie da się wymyślić jakiegoś konfliktu, to znaczy da się, ale byłby to kompletnie nie nasz konflikt zbrojny, ale już nam powiedzieli, że jest nasz. No to nie mam żadnych wątpliwości, że tutaj też byśmy się dowiedzieli, że wojna Izraela to nasza wojna. I to bardzo, bardzo, bardzo szybko byśmy się dowiedzieli. I być może nasi żołnierze by musieli tam pojechać. Albo jakby Izrael zaczął dostawać w tyłek, to jakiś nalat na Iran, w którym my przy pomocy naszych nówek sztuk samolotów made in Korea, czy tam made in, nie wiem gdzie tam te F-35 robią, też będziemy brać udział. No bo jeszcze raz podkreślę, Iran to jest kraj, który nie jest wrogi wobec nas. Irańczycy to nie jest kraj, który jest wrogi wobec nas. Więcej, historycznie Iran się zachował wobec nas w porządku, przyjmował naszych uchodźców, mimo tego, że był i jest krajem muzułmańskim, pozwolił uchodźcom z Polski kultywować naszą wiarę. Do dziś jest tam cmentarz, który jest bardzo zadbany. Można wręcz powiedzieć, że Irańczycy są przyjaźni wobec Polaków. A Iran jako taki na pewno nie jest nam wrogi, to mimo tego, że za czasów PiS-u na terenie Polski przecież zorganizowano antyirańską demonstrację. Tą, za którą potem zostawiono nas z rachunkiem, nie? Więc po co? Pytanie po co? Po co mamy sobie robić wrogów? Po co mamy się ładować w każdy jeden konflikt zbrojny? I to zarówno kosztowo, jak i politycznie, gospodarczo. Bo tak coś czuję, że Izrael zaraz przegnie i zaraz będzie niczym taki piesek zaczepto-obronny. Co to najpierw zaczepia, a potem trzeba go bronić. I teraz Izrael zaczepia, za chwilę zacznie krzyczeć, że się na niego uwzięli i że broń mnie, broń mnie. No i w związku z tym przypominam, na razie w mediach głównego nurtu można to przeczytać. To tak jak wam będą mówić, że właśnie... To nasz konflikt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To co, drodzy Państwo, czytamy sobie te źródła, czyli najpierw TVP Info. Wyciekły sensacyjne informacje. Izraelski wywiad wiedział o planach Hamasu. Oficerowie izraelskiego, tutaj zwrócił Państwo uwagę, nie ma żadnego znaku zapytania ani nic. Oficerowie izraelskiego wywiadu wojskowego wiedzieli, że Hamas szykuje atak na kibuce w Izraelu z zamiarem porwania kilkuset zakładników, podaje Le Figaro. Le Figaro to jest francuskie medium głównego nurtu. Raport w tej sprawie przygotowała przed atakiem jednostka odpowiedzialna za nasłuch łączności wroga. Jednostka wywiadowcza 8200 poinformowała w swoim dokumencie około 3 tygodnie przed atakiem terrorystycznym. Oczywiście atakiem, który trzeba potępić, więc ja potępiam. To jest oczywiste, że terroryści to zbrodniarze. Gdyby Izrael w odpowiedzi po prostu wyrżnął tych terrorystów, chyba nikt by nie miał mu tego za złe. No ale drodzy Państwo, tutaj w grę wchodzi ewentualne poświęcenie własnych obywateli w celu osiągnięcia pretekstu do, wielu ludzi uważa, że ludobójstwa. Jeszcze raz, jednostka wywiadowcza 8000, więc tutaj zachowanie Netanyahu tym bardziej trzeba potępić. Pytanie, czy ten prokurator z Międzynarodowego Trybunału Karnego nie powinien sądzić Netanyahu również za zbrodnie przeciwko własnemu narodowi, przeciwko Żydom, którzy, jeśli te informacje są prawdziwe, poświęcił swoich własnych obywateli dla korzyści politycznych. To moim zdaniem też jest zbrodnia. Jednostka wywiadowcza 8200 poinformowała w swoim dokumencie około 3 tygodnie przed atakiem terrorystycznym, że doborowe siły Hamasu prowadzą manewry, ćwicząc atak na cele wojskowe i kibuce na południu Izraela. Relacjonuje francuski dziennik, cytując izraelskiego nadawcę Kan. Rozumiecie? Cytując izraelskiego nadawcę, czyli rozumiem, pierwotnym źródłem informacji są same media izraelskie, czy sam Izrael. Raport ostrzegał, że Hamas ma zamiar uprowadzić 200 do 250 osób, a dowódcy znali ten dokument. Rozumiecie? Dowódcy znali. Pytanie, czy pojawią się dowody, że przekazali politykom, ministrowi Netanyahu. Znaczy minister inaczej się nazywa i premierowi Netanyahu, a dowódcy znali ten dokument. Podał Kan, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Netanyahu odmawia otwarcia oficjalnego dochodzenia, co sugeruje, że zarzuty medialne są całkowicie prawdziwe. Le Figaro przypomina, że premier Izraela Benjamin Netanyahu z uporem odmawia otwarcia oficjalnego dochodzenia w sprawie ataku Hamasu 7 października 2023 roku i ewentualnych zaniedbań ze strony izraelskich służb odpowiedzialnych za wywiad i bezpieczeństwo narodowe. Na pytania francuskiego dziennika dotyczące informacji ujawnionych przez Kan, rzecznik sił obronnych Izraela wiedział, że armia prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń 7 października i tego, co je poprzedzało. Celem dochodzenia jest wyciągnięcie wniosków z tego ataku, a wnioski zostaną przedstawione opinii publicznej z całą przejrzystością, dodał dziennik. No tak, z całą przejrzystością po 9 miesiącach. Jasne. PAP. Le Figaro. Izraelski wywiad wiedział, że Hamas szykuje operację porwania zakładników. Oficerowie izraelskiego wywiadu wojskowego wiedzieli, że Hamas szykuje atak na kibuce w Izraelu z zamiarem porwania kilkuset zakładników. Raport w tej sprawie przygotowała 19 września 2023 roku jednostka 8200 odpowiedzialna za nasłuch łączności wroga, podaje we wtorek Le Figaro. Jednostka wywiadowcza 8200 poinformowała w swoim dokumencie niespełna 3 tygodnie przed atakiem terrorystycznym, że doborowe siły Hamasu prowadzą manewry, ćwicząc atak na cele wojskowe i kibuce na południu Izraela. Relacjonuje francuski dziennik, cytując izraelskiego nadawcę Kan. Dowódcy odpowiedzialni za wywiad skoncentrowany na strefie Gazy znali ten raport, który ostrzegał, że Hamas ma zamiar uprowadzić 200 do 250 osób, podał Kan, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Le Figaro przypomina, że premier Izraela Benjamin Netanyahu z uporem odmawia otwarcia oficjalnego dochodzenia w sprawie ataku Hamasu z 7 października 2023. I tam dalej jest to samo. Dobra, drodzy Państwo, to Rzeczpospolita, przynajmniej ten fragment, który nie jest ukryty za paywallem. Kolejna wojna na Bliskim Wschodzie, drugi front Izraela jedynie kwestią czasu. Izraelska armia nie ma już w strefie Gazy wiele do roboty i gotowa jest ruszyć na libański Hezbollah. Premier Netanyahu unika decyzji. Faza intensywnych walk w strefie Gazy dobiegła końca. Nie oznacza to jednak, że wojna wkrótce się zakończy, oświadczył premier Benjamin Netanyahu w niedzielę w wywiadzie dla prorządowego kanału telewizji Channel 14. Czyli tak z grubsza, no tam już spacyfikowali strefę Gazy, no ale nie kończą roboty, teraz będą co innego. Co innego teraz będą pacyfikować. Do rzeczy. Ten ruch może włączyć w wojnę Iran. Generał ostrzega Izrael. No, od razu powiem, że sądząc po tym, że generał jest na tle flagi amerykańskiej, to jest to raczej amerykański generał. Izrael na poważnie rozważa atak na południe Libanu. Amerykański generał Charles Q. Brown Jr. ostrzegł, że Iran będzie skłonny wesprzeć Hezbollah. Od wielu miesięcy zaostrza się sytuacja na granicy Izraela z Libanem, gdzie operuje wspierany przez Iran Hezbollah. W wyniku wzajemnych ostrzałów po obu stronach ewakuowano już z przygranicznych miejscowości około 100 tysięcy ludzi. Izraelski resort obrony potwierdził, że przygotowane są plany ataku na Hezbollah na terytorium Libanu, czyli generalnie obce państwo chce sobie Izrael zaatakować. A tak. Jeśli Izrael nas zaatakuje, rozpęta wojnę, w której nie będzie żadnych ograniczeń i żadnych zasad, powiedział w relacji przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah. I tutaj bardzo wyraźna rzecz, Hezbollahu, a nie Hamasu, czyli nie tej organizacji, która tam zaatakowała Izrael wtedy, w tego października, tylko innej. Jeśli tak. Jak poinformował ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Wojciech Szewko, organizacja dysponuje około 100-tysięczną armią i ciężkim sprzętem, w tym rakietami kierowanymi. No to jest, drodzy Państwo, armia porównywalna do polskiej. Przypomnę, że Izrael to jest jakieś 8 milionów mieszkańców, obywateli. Netanyahu o możliwości wojny z Hezbollahem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział w niedzielę, że po zakończeniu intensywnej fazy walk w strefie Gazy, co ma nastąpić wkrótce, armia izraelska przerzuci część sił na północ, czyli w region przygraniczny z Libanem. Netanyahu wyraził nadzieję, że dyplomatyczne rozwiązanie sporu na granicy izraelsko-libańskiej, nadmieniając jednocześnie, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to Izrael jest przygotowany, by walczyć na kilku frontach. To też warto zapamiętać, bo jestem przekonany, że Izrael zaraz zmieni, zacznie mówić ulubione słowo pana Zełenskiego day. No bo wiadomo, trzeba wspierać, tak? Netanyahu o możliwości wojny z Hezbollahem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział w niedzielę, że po zakończeniu Netanyahu wyraził nadzieję, to też już było. Generał Brown Jr. ostrzega Izrael. Tymczasem Stany Zjednoczone obawiają się, że może otworzyć się tam nowy front, co zwiększy zapotrzebowanie Izraela na amerykańską broń. Swoją drogą, jeśli Izrael został wprost oskarżony o ludobójstwo, to uzbrajanie ludobójcy czym jest? To wolno tak? Szef amerykańskiego kolegium połączonych szefów sztabów, generał Charles Q. Brown Jr. ostrzegł Tel Awiw, że prawdopodobnie Stany Zjednoczone nie będą w stanie wesprzeć Izraela w obronie przed atakami Hezbollahu w przypadku wybuchu wojny w takim zakresie, jak uczynili to, gdy podczas kwietniowego ostrzału Iranu. Tak jest napisane, tak przeczytałem chyba trochę nie do końca. Wojskowy argumentował, że strącanie rakiet krótkiego zasięgu, które zastosuje Hezbollah, jest trudniejsze niż powstrzymanie ataku dronów czy rakiet średniego zasięgu, którymi strzelała armia irańska. No tak, to może w takim razie po prostu Izrael niech nie atakuje tego Hezbollahu i tego Libanu. No bo najpierw zaczepią, a potem będą krzyczeć: brańcie nas, brańcie nas. Generał wyraził ocenę, że Iran będzie skłonny wesprzeć Hezbollah zdecydowanie bardziej niż Hamas. Zwłaszcza jeśli będzie mieć przekonanie, że Hezbollah jest poważnie zagrożony. Generał Brown zwrócił zarazem uwagę, że Amerykanie rozmawiają z politycznym kierownictwem Izraela w kontekście niebezpieczeństwa związanego z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tam może być trzecia wojna światowa. Dyplomaci i wojskowi z USA obawiają się, że zwiększy to także zagrożenie dla sił amerykańskich stacjonujących w regionie. Obawy związane z ewentualnym rozszerzeniem walk na Liban miał wyrazić w telefonicznej rozmowie z ministrem Gelantem szef Pentagonu Austin. USA pomogą. Jak przekazała amerykańska stacja CNN w Waszyngton, zapewnił delegację Izraela, która odwiedza w ubiegłym tygodniu amerykańską stolicę, że w razie wojny z libańskim z Hezbollahem administracja Joe Bidena jest gotowa udzielić wsparcia armii izraelskiej. To tak a propos tego całego pierdzielenia, że tam Amerykanie proszą, nie róbcie tego i tak dalej, i tak dalej. Krzysiek Jackowski miał rację, że Amerykanie tylko pierdzielą, żeby w mediach to ładnie wyglądało, że oni się odcinają, że oni nie chcą, a tak naprawdę to, sorry, ale to wygląda, że tak jak zawsze. Stany Zjednoczone będą stać za Izraelem, przed Izraelem i obok Izraela i będą ich wspierać niezależnie od tego, co Izrael zrobi, bo Stany Zjednoczone zawsze wspierają Izrael. W spotkaniu w Waszyngtonie wzięli udział wysocy rangą urzędnicy z Izraela, w tym minister do spraw bezpieczeństwa Ron Dermer i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Chahi Henegbi. Ze strony amerykańskiej był m.in. doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jackie Sullivan, sekretarz stanu Anthony Blinken i koordynator Białego Domu do spraw Bliskiego Wschodu Brett McGurk. W trakcie rozmów omówiono szeroki zakres tematów, w tym sytuację na granicy Izraela z Libanem, stosunki z Iranem, ewentualne zawieszenie broni w Gazie. Jak to zawieszenie broni w Gazie? Jak tam Izrael już zrobił co chciał? Ci biedni Palestyńczycy są już spacyfikowani albo martwi. I negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas, podała CNN, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Amerykanie nie wyślą żołnierzy. Tak. A czy Tusk powiedział, że Polska nie wyśle żołnierzy? W sensie, że Tusk nie wyśle nas na śmierć za Izrael? Blinken, Sullivan i McGurk mieli zastrzec, że jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu na granicy Izraela z Libanem, Stany Zjednoczone nie rozmieszczą tam amerykańskich żołnierzy. Waszyngton ma poważne obawy, że w przypadku pełnowymiarowej wojny między Izraelem i Hezbollahem irańskie siły obrony powietrznej na północy kraju mogą nie zdołać powstrzymać uderzeń na terytorium Izraela, przekazało CNN. To jest się robi tak ciekawie, no bo wiecie, jakby ta żelazna kopuła naprawdę runęła, no to w Izraelu zrobiłoby się niebezpiecznie, to ci Izraelczycy pewnie chcieliby się gdzieś przenieść. Pytanie, gdzie by się chcieli przenieść? Czy na przykład nie do najchętniej przyjmującego uchodźców kraju świata? Polski? Pytanie, czy nas stać na kolejnych gości? No bo, że tuskiści by ich bardzo chętnie wzięli, to ja osobiście nie mam żadnej wątpliwości. No i czy my byśmy chcieli? No bo jeszcze raz podkreślę, że mnie oczywiście szkoda wszystkich ludzi, którzy tracą zdrowie, życie i tak dalej, ale gdyby Izrael się władował w jakąś wojnę z sąsiadami, to powiedzieć, że ta wojna była niesprowokowana, to tak jakby powiedzieć, że człowiek, który codziennie zjada 20 000 kalorii, nie przyczynił się do tego, że przytył. Wydaje mi się, że to jest to, co odpierdziela Izrael, to jest właśnie książkowy przykład prowokowania konfliktu. No, tak mi się, kurczę, jakoś wydaje. Nie wiem, co Państwo na to, ale no mi się tak to kojarzy. Dalej, drodzy Państwo, Interia. Jeszcze raz podkreślę, Interia wydarzenia. Izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła może zostać przeciążony kolejnymi atakami Hezbollahu w eskalującej wciąż wojnie. Wkrótce na Izrael może spaść do 3000 pocisków dziennie. Swoją drogą zobaczcie, jak to pokazuje, jak mocny jest ten Hezbollah. To 3000 pocisków dziennie, to zdaje się, że nawet armia rosyjska nie jest w stanie tyle napierdzielać na Ukrainę. Co będzie niemożliwe do odparcia, pisze The Guardian. Bojownicy mają plan, by wystrzelić dużą liczbę pocisków jednocześnie. Brytyjski dziennik powołuje się na niedawne oceny amerykańskich urzędników oraz analizy izraelskich i amerykańskich think tanków, według których nowa wojna z Hezbollahem mogłaby być znacznie bardziej niszczycielska niż ta z 2006 roku. Obawy o wybuch większego konfliktu rosną wraz z nasilającymi się ostrzałami terenów przygranicznych i coraz ostrzejszą retoryką obu stron. Izrael, żelazna kopuła może nie dać sobie rady. Od czasu wojny z 2006 roku Hezbollah, uznawany za największą i najlepiej uzbrojoną niepaństwową armię świata, znacznie zwiększył swoje możliwości militarne i rozbudował arsenał, zaznacza brytyjski dziennik. Grupa dysponuje między 120 a 200 tysięcy rakiet. Czaicie? 200 tysięcy rakiet, czyli, drodzy Państwo, dokonam szybkiej sztuki dzielenia. Powiedzmy, że mają 120 tysięcy tych rakiet, to będzie ten lepszy dla Izraela, podzielić przez 3000. Drodzy Państwo, oni będą w stanie 40 dni w nich napierdzielać po 3000 rakiet dziennie. Na miejscu Izraela to bym był ostro spękany. Natomiast Izrael, jestem przekonany, że już sobie jakoś wymyślił, jak ten ewentualny konflikt poprowadzić na czyjś koszt. Bo wiecie, ile kosztuje jeden pocisk do tego systemu Żelazna Kopuła? Jakieś dość duże pieniądze. To są chyba coś koło $100 tysięcy. To wyobrażacie sobie, jakie to koszty będą? No ktoś musi za to zapłacić. Przecież to tak bezkosztowo to się nie odbędzie, nie? W większości są to proste, niekierowane pociski, ale organizacja posiada też setki kierowanych rakiet balistycznych. Hezbollah rozbudował też swój arsenał bez pilotowców, w tym dronów kamikadze, a izraelska obrona powietrzna ma problemy z ich zwalczaniem. Według analizy Tel Awiwskiego Uniwersytetu Reichmana, Hezbollah jest w stanie ostrzeliwać Izrael z intensywnością do 3000 rakiet dziennie przez 3 tygodnie. No nie, no wychodzi na to, że więcej, bo 3 tygodnie to jest około 21 dni. A tu by wychodziło, że więcej, co najmniej 2 razy więcej. Taktyka organizacji miałaby polegać na kierowaniu dużej ilości pocisków równocześnie, by przeciążyć izraelską obronę powietrzną. Zniszczenie potencjału rakietowego Hezbollahu wymagałoby złożonego rozpoznania i ogromnych sił uderzeniowych, a ochrona przed jego atakami byłaby trudna dla izraelskiej obrony powietrznej, ocenił jeden z ekspertów CSIS. Izrael dysponuje około 10 bateriami systemu Żelazna Kopuła, które składają się z 4 wyrzutni, z czego każda może odpalić 20 rakiet. Czyli tak, 10 razy 4 to jest 40, razy 20 to jest 800. Tak, dobrze mówię? 4 razy 20 to jest 80, tak, 800. Czyli mniej niż zostanie wystrzelonych. Zaprojektowane do obrony krótkiego zasięgu systemy może więc równocześnie zwalczyć tylko określoną liczbę celów. Nawet im się nie chciało policzyć jaką. Izrael. Hezbollah się zbroi. Według przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha jego ugrupowanie ma do 100 tysięcy bojowników. W rzeczywistości jest to najpewniej 1/3 tej liczby, ale ci ludzie mają doświadczenie bojowe zdobyte podczas wojny domowej w Syrii. Hezbollah. Co oznacza po arabsku partia Boga? To szyicka muzułmańska partia polityczna i jednocześnie organizacja zbrojna. Posiada wpływy polityczne w Libanie, stanowi część rządzącej koalicji i jest wspierana przez Iran. Grupa jest uznawana za organizację terrorystyczną, m.in. przez USA i Izrael. No tak, ale Izrael jest rządzony przez Netanyahu, którego chcą skazać za zbrodnie przeciwko ludziom. Więc bardzo to wszystko dziwnie wygląda. Unia Europejska kwalifikuje skrzydło wojskowe Hezbollahu jako grupę terrorystyczną. No to jak Unia Europejska tak mówi, to znaczy, że tak jest. To zła i niedobra, brzydzimy się tym Hezbollahem. Ale nie jego skrzydło polityczne. Deklarująca chęć zniszczenia państwa izraelskiego organizacja od wybuchu wojny w strefie Gazy zintensyfikowała ostrzały północnego Izraela. Prowadzone od dekad potyczki między Hezbollahem a Izraelem, które w 2006 roku przeobraziły się w otwartą wojnę, są uznawane za zastępczą część konfliktu irańsko-izraelskiego. Dobra, no to teraz, drodzy Państwo, a propos tego, co wyczynia najbardziej etyczna armia świata, jak to mówicie, to starajcie się nie śmiać, bardzo proszę, bo inaczej to nie fajnie będzie. Czyli TVN24, izraelska armia użyła Palestyńczyka jako żywej tarczy. Użycie żywej tarczy w praktyce. Napisał w mediach społecznościowych, napisała sprawozdawczyni ONZ Francesca Albanese, komentując wideo, na którym widać Palestyńczyka leżącego na masce jadącego izraelskiego samochodu wojskowego. Izraelska armia nie odniosła się do zarzutów Albanese, ale przekazała, że prowadzi w tej sprawie śledztwo. Według rodziny mężczyzna został ranny podczas izraelskich nalotów. Pozwolę sobie zinterpretować brak odniesienia się przez izraelską armię jako przyznanie się do winy. Zgadzacie się ze mną, nie zgadzacie się, piszcie w komentarzach. Specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich Francesca Albanese oskarżyła w komunikacie na platformie X siły zbrojne Izraela o wykorzystywanie rannego Palestyńczyka w charakterze żywej tarczy. Przepraszam, ale jak dla mnie to wygląda tak, jakby to zrobiła, no przepraszam, ale powiem to wprost, no całkowicie zasadnie. Użycie, to znaczy w sensie, że ta kobieta miała rację, że oskarżyła Izraela, nie że Izrael miał rację, że to zrobił. Izrael bardzo źle, że to zrobił. Użycie żywej tarczy w praktyce. To zdumiewające, jak państwu powstałemu 76 lat temu udało się dosłownie wywrócić prawo międzynarodowe do góry nogami, napisała Albanese w komentarzu do nagrania zamieszczonego przez Nicole Peruginiego, wykładowcę stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Edynburgu. Nagranie przedstawia mężczyznę leżącego na masce pojazdu wojskowego. Naukowiec napisał, że izraelscy żołnierze wykorzystali rannego palestyńskiego cywila przywiązanego do samochodu jako żywą tarczę. Według Peruginiego wydarzenia ukazane na filmie rozegrały się w mieście Dżenin na okupowanej przez Izrael zachodnim brzegu Jordanu. Izraelska armia. Prowadzimy w tej sprawie śledztwo. Siły zbrojne Izraela nie odniosły się do tych zarzutów. W oświadczeniu przekazały jedynie, że podczas operacji mającej na celu schwytanie poszukiwanych Palestyńczyków, izraelscy żołnierze zostali ostrzelani i odpowiedzieli ogniem. No tak, ale co ma odpowiedź ogniem do zachowywania się, przepraszam, ale niczym naziści? No, jak można takie numery robić? Jak można cywili przywiązywać na masę i wykorzystywać jako żywą tarczę? Przecież to jest zbrodnia. I to, że ktoś, nie wiem, prowadzi wojnę obronną, zbrodni nie usprawiedliwia. No to jest po prostu zło i tyle. Że oni tam ostrzelani odpowiedzieli ogniem, raniąc podejrzanego, który został schwytany. Później żołnierze umieścili rannego mężczyznę na masce pojazdu, co było złamaniem rozkazów i procedur. Czyli przyznali się, że to zrobili. Zachowanie widoczne na nagraniu jest niezgodne z wartościami izraelskiej armii. Prowadzimy w tej sprawie śledztwo, zaznaczono w komunikacie armii. Jak uzupełniono, schwytany Palestyńczyk został przekazany służbom medycznym. Ciekawe, czy przeżył. Według rodziny mężczyzna został ranny podczas nalotów. Agencja Reutera zweryfikowała nagranie i dotarła do świadków zdarzenia. Według relacji rodziny mężczyzna został ranny podczas nalotu, a gdy bliscy poprosili żołnierzy o wezwanie karetki, ci przypięli go do maski i odjechali. Przemoc na zachodnim brzegu nasiliła się jeszcze bardziej po wybuchu wojny prowadzonej przez Izrael w strefie Gazy przeciwko Hamasowi. Od tego czasu zintensyfikowały się regularnie prowadzone przez izraelskie wojska naloty na grupy palestyńskich bojówek, a także ataki żydowskich osadników na palestyńskie wsie i zamachy organizowanych przez Palestyńczyków. Czytam, jak jest napisane. Od 7 października 2023 roku na zachodnim brzegu służby izraelskie aresztowały około 4150 Palestyńczyków. Jak informują władze autonomii palestyńskiej, z rąk osadników i izraelskich żołnierzy zginęło w tym czasie co najmniej 549 osób. W zamachach terrorystycznych organizowanych przez Palestyńczyków zginęło też 21 Izraelczyków. To bardzo widać, jaka jest symetria, tak? Setki Palestyńczyków zabitych, dziesiątki Izraelczyków. Jak dla mnie to ludzi się w ogóle nie powinno zabijać, ale to pokazuje, że ta odpowiedź Izraela jest po prostu nieproporcjonalna. Zwłaszcza, że nie ma przesłanek, które by świadczyły o tym, że Izraelczycy zabijają tych Palestyńczyków, którzy cokolwiek robią, a nie takich po prostu za to, że są Palestyńczykami, nie? A to jednak jest zasadnicza różnica, czy jakieś ewentualne retorsje idą w stronę winnej osoby, czy po prostu za to, że ma określoną narodowość, nie? W marcu bieżącego roku Albania oskarżyła Izrael o łamanie konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Przytłaczający charakter i skala izraelskiego ataku na Gazę oraz powstanie w jego rezultacie trudne do zniesienia warunki życia cywilów ujawniają zamiar fizycznego zniszczenia Palestyńczyków jako grupy, napisała w swoim raporcie. Ma rację. No to podlega pod zbrodnię ludobójstwa. Władze Izraela nazwały wówczas te oskarżenia obscenicznym odwróceniem rzeczywistości. No bez jaj. Izrael jest coraz bardziej bezczelny. No i na końcu pokazuje, w jak wielkie bagno ładuje się Izrael i jest duże prawdopodobieństwo, że będzie próbował nas nie wciągnąć, że będziemy walczyć i go wspierać. rmf24.pl, Associated Press. Tysiące bojowników chcą dołączyć do wojny Hezbollahu z Izraelem i Anna Potocka. Tysiące bojowników w grupach zbrojnych wspieranych przez Iran na Bliskim Wschodzie zgłaszają gotowość, by przybyć do Libanu i dołączyć tam do szyickiego Hezbollahu, jeśli konflikt tej organizacji z Izraelem przerodzi się w pełnowymiarową wojnę, poinformowała agencja Associated Press. Od czasu, gdy bojownicy ze strefy Gazy, kontrolowanej przez palestyńskie ugrupowanie terrorystyczne Hamas, przeprowadzili w październiku 2023 roku atak na południowy Izrael, wzdłuż granicy Libanu z Izraelem niemal codziennie dochodzi do wymiany ognia. Przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah oznajmił w przemówieniu z 19 czerwca, że zbrojne formacje z Iranu, Iraku, Syrii, Jemenu i innych krajów oferowały wysłanie dziesiątek tysięcy bojowników na pomoc Hezbollahowi. Powiedzieliśmy im, dziękujemy, ale jesteśmy przytłoczeni liczbą żołnierzy, którą już mamy, przyznał Nasrallah. Przedstawiciele grup wspieranych przez Iran zapewniają jednak, że siły z całego regionu dołączą do Hezbollahu, jeśli na granicy libańsko-izraelskiej wybuchnie wojna. Tysiące bojowników znajdują się już w pobliskiej Syrii, skąd szybko mogą przedostać się do Libanu, zauważa Associated Press. Rozmówca agencji, członek z jednej z takich organizacji w Iraku, powiedział, że w Libanie przebywają już jej doradcy. Kasim Kasir, libański ekspert zajmujący się m.in. badaniami dotyczącymi działalności Hezbollahu, zauważył, że obecny charakter walk opierający się na wystrzeliwaniu w stronę Izraela rakiet nie wymaga dużej liczby bojowników. Jeśli wybuchnie wojna, Hezbollah będzie jednak potrzebować wsparcia, zaznaczył. No i Izrael też będzie potrzebował. Różnica jest taka, że ci, którzy wspierają Hezbollah, robią to dobrowolnie, jak widać, a nas prawdopodobnie wyślą pod przymusem. Kontradmirał Daniel Hagari, rzecznik izraelskiej armii, powiedział w minionym tygodniu, że od czasu, gdy Hezbollah rozpoczął w październiku ubiegłego roku ataki na Izrael, wystrzelił w stronę tego państwa około 5000 rakiet, pocisków przeciwpancernych i dronów. Rosnąca skala agresji Hezbollahu prowadzi nas na skraj szerokiej eskalacji, która może mieć niszczycielskie konsekwencje dla Libanu i całego regionu, zaalarmował Hagari. Widzicie, już Izrael twierdzi, że to on jest tutaj ten biedny i brońcie mnie. Specjalna koordynacja ONZ, organizatorka ONZ do spraw Libanu, Janine Hennis Plasheatr oraz dowódca sił zbrojnych ONZ rozmieszczonych wzdłuż północnej granicy tego kraju, generał Araldo Lazaro, stwierdzili, że we wspólnym oświadczeniu, że niebezpieczeństwo błędnej kalkulacji prowadzącej do nagłego konfliktu na szeroką skalę jest bardzo realne. Ostatni konflikt na dużą skalę między Izraelem i Hezbollahem wybuchł latem 2006 roku, kiedy stoczono 34-dniową wojnę, w wyniku której zginęło około 1200 osób w Libanie i 140 w Izraelu. To małe straty, bym powiedział. Od czasu rozpoczęcia ostatniej serii starć w Libanie śmierć poniosło 400 osób, w tym 70 cywilów i osób nie biorących udziału w walkach. Po stronie izraelskiej zginęło 16 żołnierzy i 11 cywilów. Panie świeć nad duszami wszystkich poległych, zarówno żołnierzy, jak i cywilów, chyba że to zbrodniarze, którzy mordują cywilów, to wtedy nie. Dziesiątki tysięcy osób po obu stronach granicy musiało opuścić swoje domy. Źródło PAP. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, jak to wygląda. Politycy szczują, politycy doprowadzają do wojen, a zwykli ludzie w tym giną. Czy to wszystko nie jest wyjątkowo popierdzielone? Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Do zobaczenia.